Siemanko, 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 z tej strony Gajos, a to jest kolejny odcinek z serii Minecraft z modami. Tak, jest to chyba już 29 odcinek. Tak, i dzisiaj jest środa. Tak, i dzisiaj jest środa, tak jak obiecałem, w środę odcineczek. Mam nadzieję, że się cieszycie, że codziennie dostajecie nowy odcineczek. No, więc zaczynamy z tym koksem. Ten odcinek nagrywam od razu po nagraniu tamtego, więc wiecie, żeby nie było, że nie wiecie, o co chodzi. Okej, okay. Więc tak, tutaj już się robi kryształek z depleted kryształ, więc już mamy jednego, nawet Aqueous kryształ. No to kryształ. Więc ten, dzisiaj mam jeszcze te wasze propozycje z poprzednich odcinków, czyli ja już sobie usunę tutaj te, co mówiłem, bo mam tutaj na kartce. W obelisku byliśmy w poprzednim odcinku, czyli git malincia, mob grinder omówiłem wam, dlaczego nie. I tak, pytanko. Jaki masz laptop, bo będę chciał sobie kupić lepszą maszynę. Wiesz, laptop jest tylko fajny, kiedy chcesz go przenosić gdzieś, co nie, kiedy chcesz go gdzieś wozić, na przykład mówię do babci komputer na wakacje, czy coś takiego, bo takie są sytuacje naprawdę, że jeżeli jesteś młody, to na przykład jeździsz do babci lub nawet starsi, do babci. Ja sobie jeżdżę też do babci, bo chcę ją odwiedzić, co nie, i na przykład chciałbyś mieć ze sobą komputer, czy gdzieś do rodziny, czy gdzieś na wycieczkę, czy coś takiego, no to jest przydatny laptop wtedy, ale jeżeli masz go ciągle w domu, ciągle leży w tym samym miejscu, to za 2000 co kupisz dobry laptop, to możesz kupić super komputer, na którym będziesz grał sobie ultra high w Battlefielda i też na średnich, czy nawet na wysokich na średnich będziesz grał sobie w te najnowsze gry. Więc moja propozycja jest taka, że tak jak już mówiłem, jeżeli potrzebujesz gdzieś tak wyjeżdżać z tym laptopem, czy ciągle byłby w ruchu, no to kup sobie laptopa, a jeżeli będzie ciągle na przykład w twoim pokoju czy coś takiego, to kup sobie lepiej złóż sobie komputer. Jeżeli nie wiesz, jak złożyć komputer, jakie części, jest wiele poradników na YouTubie, są fora temu poświęcone, więc podałbyś im swój budżet i oni by ci podali, i oni by ci i oni ci podadzą, jaki najlepszy, jaka najlepsza dla ciebie platforma, jakie części, więc musisz zacząć się tym interesować, bo jedna osoba taka jak ja ci nie wytłumaczę wszystkiego, po prostu ja zacząłem się tym interesować i wiem wszystko. I po prostu musisz czytać dużo, tak, musisz dużo czytać. A co do laptopa, jakiego mam laptopa, to już powoli przychodzę z laptopa na komputer, bo już czekam na ten, na dysk twardy. Jeżeli chcecie wiedzieć, jaki dysk twardy, to jest to Western Digital Caviar Blue, 1 TB, więc myślę, że to... O kurde, zapomniałem! Nie. O, no, spoko miejsce nawet. No, więc powoli już ten sprzęcik się uzupełnia, prawda? No, więc myślę, że odpowiedź to laptop jest Intel Core i3, 4 GB RAM, karta graficzna taka dupna, taka jakieś Nvidia 310M, więc wiecie, to myślę, że już powiedziałem, dysk 500 GB, model to Lenovo i Z560, Lenovo IdeaPad Z560, więc możesz sobie zobaczyć, ale już powoli przechodzę z laptopa na stacjonarny. No, więc to by było w kwestii wytłumaczenia, o co chodzi. Dobra, teraz tak, dostałem od was ten propozycję fajnego miasto z Endu, prawda? Miasto z Endu, więc zabierzemy się do tego miasta z Endu. Tak, to są odcinki takie wyprawkowe i mówicie mi: Debilu, po co tak zapierdalasz, gdy mówisz? No biegam jak debil, bo muszę myśli pozbierać, co nie? No tak biegam ciągle, co nie, tak biegam, mówię wam, co nie, żeby nie było tak, że... No, laptop możesz taki kupić, no i ten, no... Możesz taki laptop kupić, tam lepiej stacjonarny, tam, a gdy tak zapierdasz, no, kup sobie laptop, kup sobie komputer, kurde, za 2000 kupisz spoko komputer, będziesz, kurde, wymiatał tutaj ten, będą ci wszystkie gry chodzić, no to tak chyba lepiej, co niż tak stać w miejscu, więc to jest moja odpowiedź na te wasze pytania. Gajos, czemu tak zapierdalasz? No debil. No, jest to takie wytłumaczenie, dobra.
Miasto z Endu, tak, dzisiaj postaram, jeżeli dobrze mi powiedzieliście, to postaram się dzisiaj iść do Miasta z Endu. No dobra, x minus 28. Nie. Co to ma być? Kurde, gość mi podaje, że na wysokości 239 kratek to jest. No, coś mu nie wierzy, no ale dobra. X minus 28, to zobaczymy. X minus 28. Minus 28. Z minus 121. Z minus 121. No dobra, to lecimy tam, już będziemy lecieć, co nie, żeby było szybciej. Minus 121. Jep. Ja już wiem, o co mu chodzi. Już wiem, o co mu chodzi. Te duże coś, co tam było. Tak. Ej, to ja już tam byłem, wiem. Dzięki, spoko, ale ja już tam byłem. Tak, ja już tam byłem, więc naprawdę, dzięki za ten, ale tam już byłem. W poprzednich odcinkach, więc dzięki, ale to już było odwiedzone. Dobra, jeszcze dostałem ostatnio propozycję, fajny dungeon na kordach X minus 784, więc... Miałem pewne problemy. Dobra, myślę, że... Okej. Dobra. No to tak, fajny dungeon na kordach. X minus 784. Minus 784. Kyrie, Leison, dlaczego tak dużo? Pytam się. X minus 784. Czekaj. X minus 784. Minus 784. Przecież to jest tam. O kurde, to se polatamy. Dobra, lecimy. Dawaj. Dobra, x minus 784, więc to se trochę... A, tutaj mam xy, dobra, spoko, będę miał x minus 784. O, już się zaczynają, kurde, ścinki, o, nie skraszuj się. Kurde, ale myślałem, że będę miał crasha. Masakra, już to po prostu w tych dżunglach jest w huk tych dżungli, a mnie one tak wnerwiają, po prostu. O kurde, rozwalić je wszystkie, spalić je, żeby mi się komputer spalił potem. Dobra. No idź. Dobra, lecisz. X. O, jabłuszko, to na pewno tutaj nie byłem. Skoro jabłuszka zostawione, to na pewno tutaj nie byłem. Drzewko też. X minus 784, to na pewno tam nie byłem, więc pamiętacie to. O kurde, tu się wszystko generuje od nowa. Dobrze lecę? Źle lecę, no kurde. X minus... X minus 784. No lecisz. Tutaj nie byłem na pewno, bo już widzę, że świat się generuje od nowa, więc... X minus 784... X minus 784. Jezu. Przecież to jest, kurde, dalej... A nie, już blisko, spoko. Już tylko 200 kratek. 784. Szybko. O, już się świat generuje, widzę. Widzę. Minus 784. Dobra, stój, ziomuś, stój. Czekaj, find the dungeon. X minus 784, X minus 784. No, se podleciałem, kurde. Z plus 24. Z. O Jezu. Teraz tam trzeba lecieć. Z plus 24. Nie. No przecież poleciałem za daleko, cholera. Plus 24.
To o to ci chodzi. Dobra. 784. Dobra, i kopiemy się pod spód. A, taki dungeon, że są takie te. No spoko, zobaczymy, co tutaj będzie. Ale jazda, ty. Tylko dlaczego tutaj wody nie... Czego tutaj jest woda? Ale chyba tutaj byłem już, przypomina mi się, chyba tutaj byłem. No ale dobra, ale tego wcale nie odwiedzaliśmy, czyli dobra. Zajdziemy sobie tutaj i w ogóle ogarniemy, co tutaj może być. Dobra, tutaj mamy to. Taki dungeonek, nawet spoko, więc obejrzymy sobie go, no nie będę taki, że nie obejrzę go, ale nawet spoko, bo widzę tam kryształy są. O, siemanko, kryształki. Siemanko, ale to wiecie, to z tym kill-offem, z fortunką. Ciekawe, ile dostałem tego, ale dobra. To idziemy tutaj, zobaczymy, co tutaj się dzieje. A, to przepraszam, tutaj jakieś wiksy. Tutaj to, tutaj to. Dobra, ciśniemy dalej. Coś tutaj mamy jeszcze. To też pozbieramy sobie. No, kryształ. Siemanko, siemanko, siemanko. Siemanko, 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 kryształku. Dobra, co za często stawiam te... Dobra, tutaj jest jakiś ten. O kurde, panie. Panie, panie. Co tu jest? To nie będę tam szedł, bo tam woda to... Zaraz nas zaleje, tam krew nas zaleje. O, o, jesteś, siemanko. To spoko, nawet można pozbierać tutaj te kryształy. Dużo kryształów tutaj jest, więc takie dungeony polecam wam, bo tutaj jest dużo strasznie kryształów, więc przydadzą wam się na pewno. Kryształy zawsze się przydawają, chociaż ja ich prawie nie używam, ale no wiecie. Wiecie, ja po prostu... No po prostu, no wiecie. Tutaj się przyda, tutaj to się przyda, tutaj to się przyda. O, jest węgiel. Węgla dużo się przyda, bo on jest bardzo potrzebny na zrobienie czarnej materii, więc to naprawdę nie żałujcie węgla, nie żałujcie. Jak widzicie węgiel, to pewnie sobie myślicie, a tam węgiel, huk z tym węglem, co nie? A on jest tak naprawdę potrzebny strasznie do robienia tych wszystkich. No lecisz, no. Maleńka, 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 maleńka. No, wyleć, 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 wyleć. No nawet z takiego czegoś nie wylecisz. O, nie gadaj, no nie gadaj. O kurde, gdzie ja wleciał? Dobra, jestem w spoko. To tak daleko wyleciałem, a dobra, nieważne. Oj, tyle tych dziur tutaj jest, że aż masakra. Czyli, żeby te kulki nie wyletowały za mnie. Co tam jest? Kopalnia jakaś. Dobra, wylatuję z tej kopalni, bo... Miałem być gdzieś indziej. Nie mów, że pies mi zginął. No cholera, po co za mną łazisz? Zasrańcu jeden, teraz straciłem przy tego. O! O! Co ty gadasz? Jest, tam jest ten, tam są te gobliny takie. Dobra, dobra, naprawdę. Jeżeli to są te gobliny, tam, że one tam mają taki swój domek, to ja po prostu zwariuję, jeżeli tam są te gobliny. Lecisz, 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 bo te gobliny są pod wodą, one przeważnie są na bagiennych terenach, tak, to są te gobliny, ja pierdzielę, masakra, 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 tutaj się świat generuje, więc naprawdę może być troszeczkę ścinek, ale mam nadzieję, że nie będą takie duże, więc dobra, uważajcie na gobliny, tutaj są gobliny, o, 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 no, zaraz coś nam wyskoczy tutaj. To są naprawdę takie... Tutaj się tak można zgubić, że aż dupa boli. No i gdzie ja zaszedłem? No jakieś gówno, totalne gówno. To wszystko podpalić, kurde, i... myślałem, że będzie dużo tych goblinów. To takie gówno. To... Walcie się. Walcie się. Może coś tam jeszcze będzie. Coś tutaj jeszcze jest, ale... Goblinów ani widu, ani słychu. Ni słychu, ni widu. Co nie? No chociaż jednego goblinka dajcie, żebym mu spuścił łomot, żebyście wy zobaczyli, co to w ogóle jest. No dobra, pójdziemy dalej, no tutaj jest jakaś, kurde, bóg wody. Tu myślę, że tutaj coś będzie, bo tutaj jest już większa przestrzeń, co nie? Ale tak proszę o te gobliny, zaraz wyjdzie mi tam 500 ich i kurde się skończył żarty. Cześć, trochę za daleko wychodzę, no ale... O kurde. Są goblinki i te pszczoły, kurde. Wo, 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 co tu jest w ogóle, ty stary?
O, są goblinki zesrane. Chodź tu, no zabij się. No trafię ja w ciebie, czy nie trafię? No, o, diamenty z nich wypadają, ja pierdzielę. Diamenty z nich wypadają, ale jazda. No dawaj, musi się świat zgenerować, bo wiecie, to są takie lagi lekkie, znaczy, no lekkie. Skrzynka, tak, skrzynka. O, skrzyneczka. Otwórz się. O kurde, widzicie, musi się świat zgenerować, bo... O. Czekajcie, dostałem poison. Dobra. Nawet spoko. No widzicie tutaj, kurde. Oj. Idziesz tutaj wszędzie i zaraz zginę. O, one są. Dobra, Battle Tower jest tam. Battle Tower. Czy zajdziemy sobie do Battle Towera? Au. Co to kurde jest? Gdzie oni są? To wszystko jest pod wodą, ludzie. Wejdź tam, rozwal to. Rozwal to, żebym nie zginął. Kurde! Masakra, to jest takie zamieszanie, że ja nie ogarniam, gdzie ja jestem. O, co to kurwa ma być? Co to ma być? Na czym oni chodzą? Oni chodzą na wielkich silverfishach? Ja pierdzielę, oni chodzą na tych wielgaśnych silverfishach. Jak ja wcale pić nie mogę? Kurde, przez te takie mam lagi, przez te... O Jezu, przez tych, że oni tutaj są. O, zwariuję, wypierdzielam stąd, ja stąd idę, bo masakra, ja stąd spadam. Wypad, bo zaraz zginę i kompletnie już nie ogarniam. Widzicie? Jeszcze idą za mną, skurczybyki. No, jeszcze pójdźcie, tak, jeszcze pójdźcie. Tak. Pójdźcie jeszcze, tak. Tak. No jeszcze pójdźcie. Tak, ci spuszczę łomot. Frajerze zesrane. Nie, piep. No. I koniec z nimi. Ha. O Chryste, panie. O nie, jeszcze lecą za mną. Co to ma być? Nie. Już nie chcę, proszę, już nie chcę. O, siema, jeszcze ty. Dobra. Nie. Dobra, przyjdziemy do następnym odcinku. Więc rozwalę te początkowe, te. Dobra. Rozwaliłem te początkowe, a wywalę do tego, do wody, te niepotrzebne rzeczy, jakieś to... Pumpkin seeds to też wywalę, jakieś gówna. Tutaj to... Cukier też wywalę, bo to mamy. Siodła tym bardziej, przecież to jest takie gówno. To może nie, to... To wywalę. No i wywaliłem takie dość niepotrzebne rzeczy, więc... to by było na tyle w tym odcinku, powiem wam, a jeszcze sobie pozbieram... tego wienka. O, jeszcze ciebie tu brakowało, jeszcze ciebie. Skąd ty się wziąłeś w ogóle tutaj? Nie schodźcie z góry, no. O, wreszcie nie ma bugów ze światłem. No, świetnie. Dopiero się zorientowali, że był bug ze światłem. No, odnieś to. To można odnieść. No, nie. Jeszcze pająka tu brakowało. Nie no, zesram się zara, po prostu zesram się. To można zabrać. Okej. Dobra, to by było już na koniec w tym odcinku. Tutaj postawię pochodnie, żeby było mnie widać. Więc... Nie idź do mnie, proszę. Wypierdalaj, proszę. Won. Dobra, to by było już na koniec w tym odcinku, dlatego dziękuję wam za... Ale szuja. Odejdę sobie dalej. To by było na koniec w tym odcinku, dlatego dziękuję wam za uwagę. I jeżeli film ci się spodobał, to oceń go i oczywiście komentuj, bo ja zawsze czytam komentarze spod ostatniego filmika, żeby kierować się, co będziemy robić w następnym odcinku. Dlatego to by było na tyle. Ja byłem Gajos, no i na razie.